Za 27. Dzień dobry. Za 27. Już musimy iść. Dalej. Śniadanie. Śniadanie dzisiaj Krystian w drodze. Tak. Podczas marszu. Do Kłodzka. Weź to kur... Ja chyba nie wiem, co to jest. Byś nie gadał, chociaż ci zupkę wyrzuciłem. To jest naturalne, kurwa. Taki materiał śliski, co nie? Przestań kurwa mnie nagrywać, bo kurwa wyślę to jest kupą. Ósma rano, wyruszamy w trzeci dzień wyprawy. Kierunek Twierdza Srebrna Góra. Z tego miejsca, co tutaj spaliśmy, jakieś około 7 km. Zobaczymy, co dalej. Czy będziemy mieli iść siły do Barda. Przed nami, po lewej stronie, góra o nazwie Kobiałka. Pozdrawiamy Cię. Pozdrawiamy. Do przełęczy srebrnogórskiej. Nie wiemy, ile mamy kilometrów, bo idziemy inną trasą. Tamta była za bardzo ekstremalna. Jak dojdziemy, to powiemy. Już na mnie. Cywilizacja. Zastanów się lepiej, może namiot niepotrzebny. Może kamerę. Nikodemowi się nie podobało. Ty i co? Za 500 metrów wioska, zeszliśmy z gór, nie z tej strony co trzeba. Zamiast Srebrnej Górze to my jesteśmy chyba w jakimś Podlesiu. Podlasiu. Na Podlasiu. Białostockie. To przed podpowiedzą się. A dlaczego? Bo kurwa dzień już zgubił gumę od namiotu. A dlaczego rano tego nie zrobiłeś dobrze? Zrobiłem dobrze. Tylko że są takie warunki, że kurwa nie da rady inaczej to zawiązać. Jakbyś zrobił dobrze, to by się nie odwiązało. Tak?
Tak, jakby nie zgubił gumy, to by się nie zgadzało. Powiedz mu, Daniel, coś. Daniel, gdzie jest sklep spożywczy? W którą stronę? Tej, tam jest droga. Jeżdżą auta. Ole. Zeszliśmy całkowicie z gór, cieszysz się? Skrzyżowanie w lewo do Kłodzka, prosto na Nową Rudę, w prawo do Bielawy, a w drugą stronę do Srebrnej Góry. I tam będziemy zmierzać, chyba już stopem. Piękna sprawa, lokalne jedzonko, oscypki, serki góralskie. Oj, co bierzemy? Śniadanie pierwsze nasze. No to jedziemy ze Srebrnej do Barda na spływ. Oczywiście na stopie. Złapali kurwa skreda, zobaczymy ile kurwa... Skasuje. Skasuje. Ja muszę jeszcze dopłacić. Na stopa się nie płaci. Pozostałości mentalności. To chociaż kurwa skórę jakoś kurwa. Z węża starożytnego. Daniel, gdzie oni cię wyciągli? No Daniel sobie skrócił wyjazd. Wiesz jak. Witamy w Bardzie, na przystani pontonowej. Pozbyliśmy się plecaków, zabrał mi ojciec do domu, a my schodzimy do rzeki, aby popłynąć 13-kilometrowym odcinkiem rzecznym. Czas spływu około 3 godziny. Od razu wykąpiemy się w rzece. Nie mieliśmy do czynienia z wodą bieżącą od 3 dni. Rzeka Nysa Kłodzka. Witamy w autokarze. Uciekamy do Niemiec. Nie, żartuję. Podwożą nas na górę rzeki, stamtąd pontonem płyniemy. Jesteśmy w Bardzie na przystani. Spływ 13 km rzeką do tego miejsca, skąd teraz ruszamy. Około 3 godzin trwa spływ. Idziemy na przystań, na pontony, ale nas jest trochę więcej niż 3 osoby. Daniel! Wyjdzie szybko. Nie może się doczekać chyba. Żeby się wyspać. Jakie pierdolne, to tyle będzie się widzieć. I przystań. Dobry, możemy ponton i uciekamy. 100 ludzi za nami. Dobry. Dobry. Witam. Tam. 100 ludzi, to my może już... Uciekamy już pontonem, nie? A co, cały autokar schodzi, tak? O Jezu, tak. Dobra, każdy sobie bierze na początku papagaju. Sięgnij też ręką do tyłu, pokaż ile jest tych pontonów. Tak, Daniel, 2 minuty, okej? Okay? No. No to co, 15 km, czas zacząć. Tak. W cieniu. No dobrze. Dobra, się tam tylko poci. Nie wiem, czy trzeba mieć naprawdę pytać, żeby się lepiej w tej wodzie. Nie?
upchnął na mieliźnie. To. Ale my się nie ścigamy. Właśnie mamy na końcu ruchu. Na 15 mamy być kurwa. Wielka rzeźnia, zanim ostatni tam wejdą na ponton. A ty chciałeś do pierwszego iść? Tak, tam rzeźnia, bijatyka. Ale woda czysta. Teraz wejdziemy. Dobra, generalnie wspólnie się rozbieramy, nie? Dobra, Daniel, stopik. Kończący nasz koniec całej 3-dniowej wyprawy. Spierdalać od tych pokrzyw, kurwa. Ale jakie kurwa wielgachne. Ale jak to wpadło? Kurwa, aż mi wiosło poleciało do rzeki. Skarało poleć za gdzie idzie. Ty, czyja ta flaszka? Demony. No. Jaja obmoczył. Może nie głupio, ale bynajmniej dziwnie. Kurwa, ty błocie.
Coś wzięło. Karp. W betonie. To co, dopływamy do Barda za drugim mostem. Koniec. 4,5 godziny z pływem.